Czy pani popiera tego typu akcje? Oczywiście, ja nie wyobrażam sobie, jak można nie popierać, skoro zwierzęta potrzebują tej pomocy. Skąd pani się dowiedziała o tym wydarzeniu, iż organizatorem wydarzenia jest Fundacja Azylu pod Psim Aniołem? Akurat tak się składa, że misia znam od urodzenia. Jestem przyjaciółką jego mamy z Powiśla, także po prostu wiem trochę, co się dzieje w jego życiu, również artystycznym. I o tym wernisażu wiedziałam od jego mamy i od misia samego. Wielu artystów, aktorów, celebrytów mówi, wypowiada się, iż można pomagać na rzecz zwierząt na każdej płaszczyźnie. Jeżeli chodzi o panią, w jaki sposób pani wspiera zwierzęta? Podejrzewam, iż swoją osobowością. Miałam pieska całe życie i wychowywałam się z pieskami różnymi. I miałam w domu w Sztokholmie polskiego owczarka nizinnego przez ponad 15 lat. Także zwierzęta są mi bardzo bliskie. Uważam, że uczą bezinteresownej miłości, odpowiedzialności. Także uważam, że bardzo warto. I myśmy decydowali się kupić psa ze względu na to, że mieliśmy syna jedynaka i uważaliśmy, że będzie to bardzo pomocne w jego wychowaniu. Właśnie z tego powodu, że na pewno zrozumie, że miłość jest kompletnie bezinteresowna. Nie taką miłość daje pies i takiej miłości uczy. Nie mogą pani nie zapytać, bo zauważymy, iż pani już obeszła całą wystawę, czyli pani już zobaczyła 12 niesamowitych obrazów. Czy jakiś konkretny obraz przykuł pani uwagę? Ten. To jest ten obraz. A dlaczego ten? Nie wiem dlaczego. Szukam obrazu pieska. Tak miałby, żeby miał taki specyficzny wyraz, żeby jakby nie było cienia wątpliwości, że w tym zwierzęciu nie ma agresji, tylko że jest tak przyjaźnie nastawiony. Takiego bym chciała mieć, jeżeli bym chciała mieć taki obraz w domu, to chciałabym, żebym nie miała najmniejszej wątpliwości, że to zwierzę emanuje miłością. Bardzo dużo jest takich psiaków na tej wystawie, ale ten taki jest do kochania od razu. Pani zdaniem, fundacje działające na rzecz zwierząt właśnie w tym trudnym okresie, czy potrzebują najwięcej pomocy, czy jednak nie? Wie pan, ja myślę, że potrzebują pomocy cały czas, ale wydaje mi się, że potrzebne jest przede wszystkim jakieś systemowe rozwiązanie. Że oczywiście, że datki i taka pomoc doraźna, to jest zawsze mile widziane, ale wydaje mi się, że skoro te pieski znajdują się w tym położeniu, to znaczy są w schroniskach, to znaczy albo są źle traktowane gdzieś, szczególnie wydaje mi się, że w środowisku wiejskim, że to jest największa bolączka, te środowiska wiejskie, w dalszym ciągu psy na łańcuchach, psy niedożywione, psy źle traktowane. Wydaje mi się, że brakuje systemowego rozwiązania i ja bym miała na to pomysł, ale no nie rozumiem, dlaczego tego nie można rozwiązać. Moim pomysłem byłoby, żeby w każdym gospodarstwie rolnym, gdzie znajduje się pies, weterynarz, który pełni nadzór nad tym gospodarstwem, a pełni zawsze jakiś weterynarz, ponieważ jeżeli są zwierzęta gospodarcze, to znaczy, jeżeli są krowy, świnie, jakiekolwiek zwierzęta, to zawsze jest tam weterynarz, żeby po prostu nie dawał swoich zezwoleń i swoich certyfikatów, dopóki zwierzęta typu psy i koty nie będą w odpowiednim stanie. To znaczy, uważam, że to można by, oczywiście trzeba by to systemowo jakoś rozwiązać, bo żaden weterynarz nie nałoży na siebie dodatkowego obowiązku tak pro publico bono. Trzeba by jakoś motywować weterynarzy do tego, oczywiście systemowo. I uważam, że to jest jedyne wyjście, dopóki weterynarze się w to nie włączą. Czyli będą certyfikaty na przykład dostawę mleka albo mięsa, niezależnie od tego, jak katowane są w gospodarstwach na przykład psy, na jakich smyczach i jak zagłodzone, no to dopóty nie będzie problem rozwiązany. Ludzie po prostu potrzebują systemowego rozwiązania. Odbiegając od tematyki dzisiejszego eventu, jakie ma pani plany zawodowe na najbliższy okres? Ja dużo pracuję w Szwecji.
i gram teraz w serialu Innan Wider, to znaczy Zanim umrzemy, gram szefową mafii. Bardzo fajna rola w bardzo prestiżowym serialu skandynawskim, który ma teraz, realizujemy jego drugi sezon. W pierwszym sezonie serial ten zdobył Krystalen, to znaczy najwyższą nagrodę jako najlepsza produkcja telewizyjna. I dwoje aktorów zdobyło też nagrody za, znaczy główni aktorzy, Maria Richardson i Adam Paulson jako najlepsi aktorzy tego roku. Także produkcja jest bardzo prestiżowa, moja rola jest fajna, bardzo. To mi dosyć dużo czasu zajmuje, a oprócz tego gram w Polsce, co mnie bardzo cieszy, bo granie w języku ojczystym jest naprawdę dużym luksusem i przyjemnością, w odróżnieniu do grania w obcych językach, a tam gram oczywiście po szwedzku, czasami po angielsku, czasami po rosyjsku, no ale akurat w tym serialu po szwedzku. Więc w Polsce gram w M jak Miłość i w jeszcze jednym nowym serialu polsatowskim, którego roboczy tytuł jest Rozwódki, ale zdaje się, że będzie zmieniony. Natomiast fajny jest, bardzo się cieszę, bo jestem też w takiej cudownej obsadzie z Mariuszem Banaszewskim jako mężem i z Weroniką Rosati i z Bartkiem Koszetowem jako moimi dziećmi. Także uważam, że mam niezwykle utalentowaną rodzinę, co bardzo mnie cieszy.